Dziś, w ten przepiękny poranek, pyszne śniadanie, pełno białka, zero glutenu, a co więcej, czas przygotowania tylko 3 minuty. Pyszne, pożywne śniadanko. Zapraszam. Na początek oczywiście rozgrzewamy patelnię na niedużym ogniu. Na patelni ląduje masło. I spokojnie czekamy, aż się nam roztopi. Po masełku lądują jajeczka. W moim przypadku jest to aż 5 sztuk. Ja lubię jajka, potrzebuję dużo białka. Można sobie dobrać ilość dowolnie. Potem sól, ser żółty na początek. Układamy ładnie, żeby nam się fajnie roztopił. Następnie zioła, w tym przypadku położyłem oregano. I szynka. Na szynkę kładę oliwki. Odkryłem niedawno, że nie trzeba ich w ogóle kroić. Wystarczy je porozgniadać w palcach. Też fajnie się sprawdza. Do tego idą pomidory. I na koniec jeszcze dla smaku trochę sera camembert. To wszystko przykrywam i zostawiam na około 6 minut na tym niedużym ogniu. I jedzenie jest gotowe. Uwielbiam takie delikatnie ścięte jajka. Tak jak tu widzicie. Pycha. Troszkę pieprzu. I smacznego!